Okej, siemaneczko, w dzisiejszym odcinku, dzisiaj JavaScript DL14. Chyba CSS miałem zrobić, HTML, ale sobie pomyślałem, że zrobię JavaScript. Resztę potem będę jakoś tam dorzucał, bo chyba jeszcze trzeba zrobić tabelki i coś tam jeszcze z HTML i CSS-a. Takie prościzna. Okej, mam tutaj stworzony plik HTML-a, jak widzicie tutaj po prawo macie stronkę, jest na razie na pusta, bo no nie ma nic. Dlatego, tworzymy sobie templetkę HTML-a, ja to zrobię po prostu szybciej używając meta. Tutaj od razu wam pokazuję, czego nie musicie mieć na egzaminie 14. Kodowanie musicie mieć, tych dwóch linijek nie musicie mieć, tytuł musicie mieć oraz musicie mieć załączenie do pliku CSS, co nie? Dlatego dołączamy to w ten sposób. Style sheet craft i tutaj ja mam to w tym samym folderze, czyli tak.css. OK. I co teraz? Teraz musimy sobie podłączyć nasz plik JavaScript, który na pewno nam się przydało. W sumie w tym odcinku chodzi o tego JavaScripta, co nie? Dlatego nasz plik JavaScript z naszymi skryptami podłączamy na samym dole przed znacznikiem zamykającym body. OK. I teraz kwestia tego, żeby jak robicie w nowym pliku, to tutaj dajecie SFC i podłączacie. Ja będę pisał w tym pliku, ponieważ na egzaminie chyba macie w pliku wewnętrznym, nie zewnętrznym. Tak mi się wydaje przynajmniej i dlatego będziemy pisać w tym pliku. Generalnie na egzaminie S14 musicie umieć tam chyba onclick, onload i w sumie niedużo, po prostu ten JavaScript jest prosty na tym egzaminie. W szkole uczą was na pewno, że jak na przykład chcecie coś onclick zrobić, to musicie zrobić jakąś funkcję, a potem tutaj w HTML-u nadać mu parametr onclick i wpisać tą funkcję. No to nie, pokażę wam coś innego, lepszego, dzięki czemu możecie mieć, macie więcej opcji do działania. I teraz tak, stworzę sobie jakiś div o klasie box. Dam mu też ID, żeby wam pokazać jak podłączać ID do HTML-a. I on nie będzie nic miał w środku. I teraz tak, przejdźmy do CSS-a i zróbmy sobie w CSS-ie, żeby ten div miał obojętne jakie wymiary, bo to jest mało szczególne. View dajmy 400 pikseli i dajmy mu height 400 pikseli. Dajmy mu background na black, to whatever. Jak widzicie, on się już nam pojawił. I teraz, o co chodzi? Teraz najważniejsze jest to, że musimy dodać jeszcze dwa butony. Po co te dwa butony? Ponieważ chciałbym wam pokazać, że na przykład jeśli klikniecie na jeden button, to zmieni się kolor tego diva. Dlatego dodajemy button. Button możemy też dać input, wiecie? To dajmy sobie input, bo to w sumie obojętne. Obojętnie, dajmy button, po prostu dajmy button. Oj kurczę. Button. Dajmy, napiszmy przycisk. OK. I teraz tak. I tutaj tak samo, dajmy mu klasę. Dajmy mu tylko klasę, bo to już nie będę wam tłumaczył. OK, przechodzimy jeszcze do JavaScriptu. Teraz sobie to odsunę, żebyście mieli taki podgląd lepszy. I teraz kwestia tego, co musimy zrobić. Najpierw musimy ten button, ten tutaj button, on tutaj się pojawił, jest, włączyć do naszego JavaScriptu. Tak samo, żeby tak jakby JavaScript mógł na nim oddziaływać. Mógł robić, no oddziaływać na tym. Tak samo musimy to zrobić z tym buttonem. Dlatego, żeby to zrobić, używamy zmiennych i używamy takiej funkcji dokument getElement albo querySelector. I teraz tak, weszło teraz coś nowego, to nazywa się, w sensie wszedł nowy standard JavaScriptowy i on polega na tym, że no po prostu weszły nowe funkcje, nowe różne fajne rzeczy itp. itd. Wy w szkole was uczą var z deklarowania zmiennej, co nie? Teraz weszło const i let. I teraz tak, jak użyjecie var, to działa. W sensie to działa i chyba oni wymagają od was consta i let, tak mi się wydaje. Dlatego no po prostu użyjemy sobie tych zmiennych var, żeby nie było problemu. I teraz tak, var i dajmy to na przykład o nazwie box. I teraz, żeby podłączyć to za pomocą klasy, to używamy dokument query selector. I tu wpisujemy, tak jak w CSS-ie, czyli po kropce, box. I co daje nam ta opcja? Ta opcja daje nam to, ten query selector, że możemy tutaj podłączyć wszystko, co chcemy. Paragrafy, nie paragrafy, no generalnie różne rzeczy. I kwestia tego,
że to jest chyba bardziej przydatne. Tak mi się wydaje. No bo raczej nie chcecie używać. Raczej nie chcecie używać tego. Cały czas ID, co nie? Ale okej, okay, pokażę wam teraz, jak to zrobić z ID. To sobie usuńmy. ID to będzie get element by ID. I tu, tu już po prostu informujecie, że to będzie ID, więc już nie robicie tego jak w CSS-ie, że tutaj dajecie hashtag i box 1, tylko po prostu sam box 1. I to zadziała. Ok, dobra, mamy button. I teraz chcemy, żeby po prostu coś się zmieniało, coś się robiło, dlatego musimy stworzyć funkcję. Tak, znaczy tak byście robili normalnie, żebyście tworzyli sobie funkcję, ale nie, tak nie robimy. Dlaczego tak nie robimy? Już wam tłumaczę. Ponieważ to daje wam sporo ograniczeń, tak jakby. Bo możecie użyć tylko jednego eventu na danym pliku, bo po prostu... No, tak jest. I teraz, jest coś takiego, co nazywa się add event listener. Po prostu daje wam możliwość robienia wielu eventów na danym, przedmiocie, załóżmy, na danym divie. I teraz jak tego użyć? Na przykład chcemy po kliknięciu na button, czyli używamy button i chcemy, aby po kliknięciu. Teraz odwołujemy się do tej naszej funkcji, czyli add event listener. I tutaj mamy dwa parametry. Pierwszy parametr jest event, jaki wykonujemy, czyli może być onload, onclick, czy tam jest chyba click, nie onclick, tylko click. I tam jest ich sporo, naprawdę ich jest dużo, nawet teraz nie jestem w stanie wam z głowy tego wymienić. My chcemy użyć click. I drugi parametr, jaki ta funkcja przyjmuje, to jest funkcja, jaką, to jest callback, oczywiście tam zróbmy to programistycznie, wiecie, żeby nie było. To jest callback, jaki ta funkcja przyjmuje, czyli funkcję, w której piszemy, co ma się wydarzyć, w sensie co ma się dziać, tak? I teraz tak, możemy to zrobić za pomocą, po prostu pisać słowo kluczowe function i tyle. Ale możemy też zrobić to za pomocą funkcji strzałkowych, co weszło w tym samym czasie, co te zmienne const i let. I to zapisuje się tak, po prostu dajecie dwa nawiasy klamrowe, oj sorry, dajecie dwa nawiasy klamrowe i to będzie służyło do parametrów. To tak samo jak wiecie, te dwa nawiasy na początku. Potem jest równa się i strzałka i ciało naszej funkcji. Oj, czekajcie, dobra. I teraz, co teraz robimy? Teraz robimy to, co ma się dziać, czyli po kliknięciu box zmienia kolor na czerwony, załóżmy. Odwołujemy się do słowa box, style. I teraz tak, po tym tak robimy style w JavaScriptie, możemy dołączać style, co nie? I teraz te style, tak zaczynacie zawsze, box, style. I potem definiujecie, co chcecie zmienić. Kwestia tego, że możecie mieć na przykład background albo margin. I teraz tak. Jak zdefiniować margin na przykład top? Nie piszecie margin top, tylko piszecie margin top w ten sposób. My chcemy background, dlatego tam nie będzie większego problemu. Piszemy background. Potem równa się i w nawiasach, bo po prostu tu będzie tekst, który przekazujemy do CSS-a, piszemy nasz kolor. Czyli dajmy red. OK. I to już powinno działać. Tutaj odświeżmy. Jak widzicie, działa. OK, ale teraz jest to takie, powiedzmy, troszeczkę słabe, nie oszukujmy się. Dlatego zróbmy tak, że po kliknięciu na przycisk zmienia się na czerwony, a potem wraca do koloru czarnego. I teraz, żeby to zrobić, potrzebujemy drugiej zmiennej. Dajmy var kliknięcia. Bo nie, dajmy po prostu po angielsku, bo nie chcę się tak długo pisać. I dajmy tutaj wartość 0. I teraz tak, to sobie skopiuję, albo tego będę potrzebował. Tworzymy sobie funkcję. Znaczy w sensie, to, no już stworzyliśmy funkcję, tworzymy sobie zapytanie jeśli. I teraz tak, jeśli moje click nie równa się 0, dajmy, że nie równa się 0, to zmień na kolor, zróbmy sobie to i tutaj dajmy na black. Jeśli nie równa się 0, co nie? I to dalej będzie tak, bo ono się równa 0, czyli się nie zmieni. Tutaj po prostu zapisałem, ok. Ok, i teraz W innym przypadku chciałbym, żeby to był red. Tylko kwestia tego, że to teraz nie zadziała. W sensie no zadziała, ale nie będzie wracać, co nie? Bo po prostu on ma 0 i teraz jak to zrobić? Jest coś takiego w JavaScriptie jak inkrementacja i dekrementacja. I teraz możecie sobie poczytać o tym, ale inkrementacja to dodajemy o jeden coś.
załóżmy, mamy jedynkę, robimy inkrementację i jest dwa. Robimy, mamy dwa, jest, robimy inkrementację, mamy trzy. A jeśli chodzi o dekrementację, to, to jest to samo, tylko że na odwrót. Tak w, tak w większym skrócie. I teraz tak, tutaj musimy zrobić inkrementację. W sensie nie, zróbmy inkrementację tutaj. Box style background i tutaj użyjemy naszego click. Zróbmy plus plus i to jest inkrementacja. W ogóle nie musimy używać tego else. To tak teraz ogarnąłem, tak na szybko. Okej. Okay. Nie musimy używać naszego tego else. I teraz tutaj musimy zrobić. I teraz zobaczcie. Najpierw sprawdzi, czy klik nie równa się 0. Jeśli nie równa się 0, zmieni nam na kolor czerwony. Poczekajcie. I zmienił na kolor czerwony. Ale w tym momencie klik dodał się na 1. Teraz klik. Tutaj musimy zmienić na klik minus minus i return false. W tym momencie, jak widzicie, działa. W tym odcinku tyle. Mam nadzieję, że troszeczkę Wam coś pomogłem. Następny będzie też coś ciekawego. Na razie PHP nie będzie, ale do 14 na pewno się nauczycie i zdacie. Dzięki wielkie za uwagę. Trzymajcie się. Na razie.